pewno. Dziś przedstawiam parowóz Tenczak Little Joe STC-16 klasy 98 Baltimore and Ohio firmy używanej Triang Rivals firmy. To jest jedyny ten parowóz tej firmy u mnie. Tenczak, ja tam sobie go wygooglowałem, to dowiedziałem się, że on tam kiedyś obsługiwał pogony towarowe w porcie. Taki parowozik, można powiedzieć, manewrowy był w porcie, ale gdzieś w Anglii, nie pamiętam nazwy tego portu, bo sobie nie zapisałem. Ale bardzo fajny parowozik. Kiedyś kupiłem go, żeby przerobić go, układ jazdy wykorzystać, ale spodobał mi się. Oczywiście kolega Daniel musiał mi coś tam silnikiem zrobić, bo miało tam coś tam, jakieś kabelki, zwarcie robiły. Ale postanowiłem sobie go zestawić. Mam fajny parowóz, ten Jack Little Joe STC-16 klasy 98 Baltimore and Ohio. Właśnie na tym tam, na tym porcie właśnie. Tam coś, wiem, że na porcie obsługiwał wagony, manewrował po porcie. I tak wygląda ten parowozik, malutki ten Jack. Bardzo ładny jest. Bardzo mi się spodobał, więc postanowiłem, tak jak powiedziałem, sobie go zostawię. Bardzo ciekawy jest w ogóle. Triangle firma. I pojedzie z trzema kolebkami pomarańczowymi. Tymi kolebkami jeszcze nie bawiłem się. To są te kolebki nowe. Znaczy nowe, no używane tam. W tym kartonie były. Z tymi budynkami, z tymi mostami. Dwa były, ale jeden to chyba... Nie pamiętam od kogo. Wiem, że jeden dostałem od kogoś. A nie, nie, czekaj, dwa były właśnie z tymi domkami, z tymi mostami, co są na tej makiecie modułowej drugiej, te mosty. A jeden nie pamiętam, też chyba z Allegro, jak się nie mylę, no mniejsza o to. No, czyściłem tory. Aha, widzicie. Czyściłem tory i tam muszę sobie coś poradzić z jednym czymś. Także jestem po krótkiej przerwie. Czyściłem szyny i tutaj musiałem docisnąć ten łącznik. Bo tam mi coś... I teraz jest ok. Sobie.
i tak prezentuje małego tęczaczka. Jest to, można powiedzieć, mój najmniejszy parowozik, ale bardzo ładny parowozik. Megaśny parowozik. Wareczki, tu mamy już teraz trzy kolebki pomarańczowe, dwie kolebki żółte, jedna kolebka czerwona i taka niebiesko-czerwona.